Nazywam się Ryszard Rogala, jestem architektem, a jednocześnie pasjonatem i wielbicielem, można powiedzieć, techniki, którą uprawiam, to znaczy akwareli. Można powiedzieć, że jestem w jakimś sensie również malarzem. Stworzyliśmy Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich pod wpływem takiego impulsu, dlatego że był czas, kiedy w Związku Artystów Plastyków był klub akwarelistów, ale wiadomo, malarze trochę się boją techniki akwarelowej. Ona wymaga po prostu szybkich decyzji i jest to technika, którą nie wszyscy potrafią się posługiwać. W związku z tym ta akwarela jest uznawana w środowisku malarskim za technikę trudną. I ona chyba taka rzeczywiście trudna jest, ponieważ no, wymaga, jej nie można poprawić. Ona wymaga, tak jak powiedziałem, zdecydowania i jak gdyby jasnej wizji tego, co ma być tam zrobione. Witam serdecznie artystów ziemi olkuskiej i z Olkusza. Witam młodzież, która kocha sztukę. Witam opiekunkę młodzieży, sławetną panią Olgę i nie tylko. Witam tu jeszcze ładną panienkę, która się podpiera, żeby głowa się padła. Pomysł założenia stowarzyszenia wyszedł od Krzysia Ludwina, który po prostu chciał takie stowarzyszenie zrobić na wzór Stowarzyszenia Pastelistów i nawet sam zaczął pisać statut tego stowarzyszenia. Spotkaliśmy się w 2009 roku, chyba pierwszy raz. W 2010 mieliśmy już przygotowany statut zebranych kolegów, których więcej było w środowisku warszawskim, ale pozbieraliśmy wszystkich znanych nam malarzy, którzy parają się akwarelą z całej Polski. No i w 2010 takie stowarzyszenie założyliśmy. Czekała nas jeszcze droga przez mękę, jeżeli chodzi o sądy, ale w 2011 roku, po roku działań, wreszcie byliśmy zarejestrowani. No i rozpoczęliśmy tą naszą działalność, tworząc jakieś wystawy, robiąc plenery. Teraz wyjeżdżamy do Bellagio, do Włoch, na festiwal akwareli. Mam nadzieję, że będziemy również tam brali udział w różnych konkursach i wystawach. Akwarela, tak jak już powiedziałem, jest taką techniką bardzo ulotną, kapryśną, trudną i taką nieprzewidywalną. Może dlatego my, to znaczy ta nasza cała grupa, tak bardzo lubimy malować, bo tak naprawdę cały czas walczymy i tak naprawdę nigdy nie wiemy, co nam z tego wyjdzie. Ja kiedyś tak próbowałem napisać na temat akwareli swoje jakieś takie myśli i porównywałem akwarele do pięknej kobiety, pięknej dziewczyny, która tak naprawdę staramy się, żeby zrobić jej względy, a to nie zawsze wychodzi. I czasem nam się wydaje, że już jest to, a potem okazuje się, że niekoniecznie. Tym niemniej warto cały czas próbować i warto po prostu dążyć do tego, żeby ta akwarela była jak najlepsza. No jest to fascynujące, ona po prostu jest nieprzewidywalna. Pewnych rzeczy nie możemy do końca przewidzieć, nie wiemy, bo jest to też taka sprawa sterowania przypadkiem. Coś zaczynamy, nie wiadomo, co z tego wyjdzie, jak się ta plama rozleje i jest to tylko kontrolowanie tego, co nam daje sama ta technika akwareli. Oczywiście musimy wiedzieć, co mniej więcej chcemy namalować, ale każdy z nas ma indywidualne do tego podejście i dlatego te akwarele, które tutaj są na wystawie, są każdy inny, w zależności od charakteru człowieka. Jedne są bardziej delikatne, inne są takie mocne, jedne bardziej architektoniczne, drugie bardziej malarskie. Po prostu one odbijają jak gdyby charakter człowieka, który je maluje. Bardziej, moim zdaniem bardziej nawet niż inne techniki malarskie. No to by było tyle na temat akwareli, czy na temat tej wystawy. Jest to nasza w tej chwili już druga czy trzecia wystawa po założeniu stowarzyszenia. Ona z Olkusza będzie przewieziona również do Nowego Targu, gdzie będzie finisaż. Wcześniej mieliśmy plener i wystawę poplenerową w Zaborku Kojanowa Podlaskiego, a przymierzamy się do takiej dużej wystawy, która będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie, gdzie wszyscy wezmą w niej taki już pełny udział, nie tylko dwoma pracami, myślę, że większą ilością prac, żeby zaistnieć, żeby się pokazać, że takie stowarzyszenie naprawdę istnieje i ma jakiś pewien dorobek.